Dobrze, zaczniemy. Proszę Państwa, bardzo miło mi Państwa przywitać na spotkaniu pod tytułem Idea i czyn Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża. Spotkanie jest organizowane przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku, czasopismo Progres i Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej. Plan jest, proszę Państwa, taki. Najpierw Piotr Abryszyński opowie o wolnych związkach zawodowych, takie krótkie wprowadzenie. Następnie ja, czyli Dominik Bień, opowiem o myśli politycznej. I na koniec dr Piotr Brzeziński opowie o małżeństwie gwiazdów. Proszę o zabranie głosu przedstawiciela Instytutu Pamięci Narodowej, doktora Daniela Czerwińskiego. Proszę. Szanowni Państwo, jest mi bardzo miło, że możemy się spotkać tutaj na Uniwersytecie Gdańskim. Chciałbym Państwa bardzo serdecznie powitać w imieniu Instytutu Pamięci Narodowej i dyrektora Gdańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej doktora Pawła Piotra Warota. Dzień jest nieprzypadkowy. Niedługo minie 45. rocznica podpisania deklaracji założycielskiej Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, organizacji, która dopominała się o prawa robotników, dopominała się o to, aby nie tylko Polska była wolna, nie tylko to, aby zmienił się system komunistyczny, ale również tego, aby warunki pracy w zakładach Wybrzeża były zdecydowanie inne. Jeśli spojrzycie Państwo na sztandarowe pismo Wolnych Związków Zawodowych, jak chociażby robotnika Wybrzeża, to tam mamy sprawy bardzo błahe, mogłoby się wydawać, jak chociażby to, że w stoczni panuje zbyt wielkie zapylenie. Ale myślę, że o szczegółach tych wszystkich rzeczy powiedzą dzisiejsi prelegenci. Nie chciałbym mi zabierać głosu, stąd też proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, rzeczywiście 29 kwietnia będziemy obchodzili 45. rocznicę utworzenia Wolnych Związków Zawodowych. No i ta ważna rocznica stanowi pretekst do naszego dzisiejszego spotkania i do rozważań na temat miejsca Wolnych Związków Zawodowych w najnowszej historii Polski. W swoim krótkim wystąpieniu pozwolę sobie zarysować kontekst powstania oraz kilka aspektów działalności tej organizacji. Organizacji, która w dziejach Polski XX wieku odgrywa ważną rolę. To z niej wywodzili się ludzie, którzy doprowadzili do strajków w sierpniu 1980 roku, a te z kolei zaowocowały powstaniem Solidarności. Ludzie związani z tym środowiskiem w wolnej III Rzeczypospolitej byli aktywni. Niektórzy zresztą są wciąż aktywni w życiu społeczno-politycznym naszego kraju i to po różnych stronach politycznej barykady. Dość powiedzieć, że z Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża wywodzi się dwóch prezydentów Polski. Na początek zadajmy sobie pytanie, dlaczego jednak w ogóle wspominać o związkach zawodowych, tak? Dzisiaj mamy odpowiednie ustawodawstwo. Bez przeszkód można zakładać, można działać w tego rodzaju organizacjach. Ich celem jest obrona interesów społeczno-ekonomicznych ludzi pracy. Podejmują one również innego rodzaju inicjatywy, nie wiem, w sferze kultury, w sferze edukacji. Od kilku lat członkiem związku zawodowego może zostać każdy, kto pracuje zarobkowo. W okresie PRL-u istniały wielomilionowe związki zawodowe. Miały one własne, często bogate fundusze, infrastrukturę, miały własną prasę. Na mocy ustawy z lipca 1949 roku naczelną reprezentacją ruchu zawodowego w kraju było Zrzeszenie Związków Zawodowych. Jego organami były Kongres i Centralna Rada Związków Zawodowych. Podlegały im struktury lokalne, od wojewódzkich po zakładowe. Nie będziemy oczywiście w to wchodzić. Związki miały wreszcie silnie scentralizowany charakter. Byt ten, czy też byty, były oczywiście koncesjonowane przez władze komunistyczne i ściśle im podlegały. W praktyce więc nie było mowy o autentycznej reprezentacji pracowniczej. Zresztą w tym nie było mowy też o obronie praw pracowników. Państwowe związki zawodowe były więc realizatorem polityki partii wśród ludzi pracy, a w praktyce
zaporą wobec ewentualnych roszczeń, postulatów kierowanych w stronę kierownictwa zakładu pracy, czy też może przede wszystkim w stronę władz komunistycznych. Wybrzeże na mapie oporu przeciwko władzy komunistycznej zajmowało szczególne miejsce. Dość powiedzieć, że w marcu 1968 roku doszło do największej w skali kraju demonstracji młodzieży. W grudniu 1970 roku doszło do strajków, które zostały krwawo stłumione. I właśnie grudzień stanowił jeden z kamieni węgielnych wolnych związków zawodowych czy później Solidarności. Członkowie strajkujących wówczas załóg zgłaszali zresztą postulaty utworzenia niezależnych od władz związków zawodowych, co zresztą oczywiście ostatecznie nie doszło do skutku. Z kolei strajki z czerwca 1976 roku zaowocowały powstaniem opozycji demokratycznej. Wprawdzie nie przybrały w Trójmieście tak dużych rozmiarów jak w przypadku Mazowsza, ale za to w działalność opozycyjną włączyło się wówczas szereg osób związanych z naszym regionem. Pierwszą organizacją powstałą na fali represji po wydarzeniach czerwca 1976 roku był Komitet Obrony Robotników. Później powstawały Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela, Studenckie Komitety Solidarności i kilka innych. Po uwolnieniu w lipcu 1977 roku represjonowanych po tych protestach sprzed roku, Komitet Obrony Robotników został przekształcony w Komitet Samoobrony Społecznej, KOR. Uznano bowiem, że spełniono najważniejsze cele stawiane przed tą organizacją. KSS KOR skierował więc swoją działalność na nieco inne płaszczyzny, na walkę z represjami z powodów politycznych już w szerszym wymiarze, walkę z łamaniem praworządności, walkę o prawa obywatelskie. Podobne postulaty prezentował Robcia. SKS, w tym także SKS Trójmiasto, były z kolei niezależną organizacją studencką. Także okazało się, że na mapie ruchów opozycyjnych brakuje struktur odwołujących się do idei obrony praw pracowniczych. W lutym 1978 roku z inicjatywy Kazimierza Świtonia utworzono w Katowicach Komitet Założycielski WZZ. Ta niezależna inicjatywa spotkała się oczywiście z ostrą reakcją władz. Działacze podlegali represjom w rozmaity zresztą sposób. Na fali tej inicjatywy z pomysłem utworzenia wolnych związków zawodowych Wybrzeża wystąpił Krzysztof Wyszkowski. Pomysł ten zmaterializował się po uzyskaniu aprobaty ze strony kierownictwa KSS KOR, przede wszystkim Jacka Kuronia. No więc 29 kwietnia 1978 roku Wyszkowski, Andrzej Gwiazda i Antoni Sokołowski podpisali deklarację Komitetu Założycielskiego WZZ Wybrzeża. Sokołowski już wówczas chory, zresztą w wyniku gry operacyjnej nie podjął ostatecznie działalności. Zamiast niego deklarację podpisał Edwin Myszk, o którym za chwilę będzie jeszcze mowa. Pierwotnie zakładano, że najodpowiedniejszym momentem do ogłoszenia informacji o utworzeniu WZZ-u będzie oczywiście 1 maja, czyli Święto Pracy. No ale podpisanie deklaracji przyspieszono ze względu na rewizje przeprowadzane wśród kilku opozycjonistów i zatrzymanie na 48 godzin. Organizacje opozycyjne w PRL były tak naprawdę ze sobą ściśle powiązane, a zasady przynależności nieostre. Wiele osób, także badaczy, przyjmowało, że wolne związki zawodowe powstały z inspiracji KSS KOR. Faktycznie działacze opozycji byli nierzadko związani z kilkoma organizacjami, co jednak oczywiście nie przeszkadzało w poszukiwaniu nowych form działalności. Jedną z takich form okazało się utworzenie niezależnego właśnie od państwa Zrzeszenia Ludzi Pracy, które stawałoby w obronie praw robotniczych, interesów ekonomicznych pracowników, czy nawet szerzej, a więc demokratyzacji życia społecznego. O tym jednak, o myśli politycznej, to oczywiście opowie Dominik, nie chcę uprzedzać oczywiście i wchodzić w jego kompetencje. Można powiedzieć, że WZZ-y, wracając do postulatu utworzenia niezależnej reprezentacji robotników, odwoływały się do żądań wysuwanych właśnie na fali rewolty grudniowej.
Jednak ta nowa inicjatywa zdecydowanie wykraczała poza tę sferę. Dla robotników, dla władz było to oczywiście niebezpieczne, bowiem masowe przyłączanie się robotników do tego ruchu oznaczałoby przerwanie swoistego zwornika między partią a pracownikiem. A za tę sferę odpowiadały wspomniane już zresztą wcześniej koncesjonowane związki zawodowe. Udało się jeszcze, tu już tylko chciałem zaznaczyć, że udało się jeszcze powołać analogiczne WZZ-y w Szczecinie, a w kilku miastach bezskutecznie takie próby podejmowano. Bezskutecznie, bo Służba Bezpieczeństwa rzeczywiście czuwała nad tym, by te inicjatywy stłumić w zarodku. Bezpiece natomiast nie udało się rozbić wolnych związków zawodowych Wybrzeża. No ale właśnie, zdołała ona umieścić w ścisłym kierownictwie tej organizacji tajnego współpracownika, czyli Edwina Myszka, sygnalizowanego wcześniej, pracownika Stoczni Gdańskiej. On się okazał bardzo pożytecznym źródłem informacji, który infiltrował działalność organizacji, a nawet po zdekonspirowaniu go jako agenta, zresztą dość spektakularnym zdekonspirowaniu, nie zaprzestał pracy na rzecz skłócania środowisk opozycyjnych. Zresztą warto dodać, że w ujawnieniu agenturalnej działalności Myszka pomógł kapitan Adam Chodysz, funkcjonariusz SB współpracujący z opozycją. Wydarzeniem, które wywołało głośny rezonans zarówno w kraju, jak i poza granicami, była głodówka protestacyjna w obronie aresztowanego przez milicję w maju 1978 roku Błażeja Wyszkowskiego, współzałożyciela SKS Trójmiasto, współpracownika WZZ, brata Krzysztofa Wyszkowskiego. Metody stosowane wobec niego akurat były iście stalinowskie. Sama akcja niewątpliwie stanowiła formę zastraszenia całego środowiska. O sprawie były poinformowane m.in. Amnesty International czy MKO, albowiem Wyszkowski był uczestnikiem olimpiady w Monachium w 1972. Ta sprawa oczywiście wymagałaby oddzielnego mówienia, nie będziemy w tym momencie w to wchodzić. Od początku istniało przekonanie o konieczności wydawania własnego periodyku jako narzędzia komunikowania się z robotnikami. 1 sierpnia 1978 roku ukazał się pierwszy numer pisma Robotnik Wybrzeża. Tytuł zresztą nieprzypadkowo nawiązywał do przedwojennego PPS-owskiego robotnika wydawanego przez Piłsudskiego, no i robotnika wydawanego przez KOR. Na łamach pisma poruszono przede wszystkim kwestie pracownicze i ekonomiczne. Ten biuletyn ukazywał się nieregularnie. Do sierpnia 80 roku ukazał się 7 numerów. Zdołano jeszcze 8 numer przygotować, natomiast ze względu na strajki na Wybrzeżu, strajki sierpniowe, ten numer ostatecznie nie ukazał się. Wydawać by się mogło, że 7 numerów to niewiele. Jednak trzeba pamiętać, że bezpieka nieustannie starała się przeciwdziałać pracy drukarzy, konfiskując m.in. sprzęt drukarski. Zresztą podejmowano też rozmaite próby nękania, obserwacji, wykorzystywano metody administracyjne. Wielu działaczy było przez bezpiekę rozpracowywanych. Redakcje tworzyli początkowo, padnie trochę nazwisk, redakcje tworzyli początkowo Bogdan Borusewicz, Andrzej Bulc, Jonna i Andrzej Gwiazdowie, no i wspomniany Edwin Myszk. Później ta redakcja została poszerzona jeszcze o kilka innych osób, o Alinę Pienkowską, o Marylę Płońską, Annę Walentynowicz, Lecha Wałęsę. Redaktorzy zdecydowali się na ujawnienie swoich nazwisk i adresów, które zresztą drukowano na łamach pisma. Samo pismo było kolportowane głównie na terenie Trójmiasta. Oczywiście naturalnie mówimy tutaj o działalności nielegalnej w okresie PRL. Każdy druk podlegał akceptacji cenzury. Oczywiście ciężko mówić o oficjalnym członkostwie w wolnych związków zawodowych, dlatego właściwszym będzie ich określenie jako działaczy, współpracowników. Ze względów konspiracyjnych, zresztą niekiedy charakterologicznych również, powiedzmy sobie uczciwie, i ze względów bezpieczeństwa nie dążono do sformalizowania tej kwestii. I przy tej okazji też nie można nie wymienić kilku choćby nazwisk, które zresztą pewnie są przynajmniej częściowo państwu znane, nawet w kontekście tej barykady. Byli to m.in. Jerzy Borowczak, Bogdan Felski, Lech Kaczyński, Jan Karandziej, Andrzej Kołodziej, Stanisław Kowalski,
Jan Koziatek, Bogdan Lis, Antoni Mężydło, Mariusz Muskat, Ludwik Prądzyński, Jan Samsonowicz, Tadeusz Szczepański, Lech Zborowski i inni. No więc nie tylko robotnicy, ale również kilka osób wywodzących się ze środowiska akademickiego. Jednym z argumentów, na który powoływali się działacze WZZ, był Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, czyli traktat ustanowiony na konferencji ONZ, który wszedł w życie ostatecznie w 76 roku, chyba w marcu, a został ratyfikowany przez PRL rok później, w 77 roku. W tym dokumencie mowa jest m.in. o prawie do swobodnego zrzeszania się, tworzenia związków zawodowych dla ochrony własnych interesów. Oczywiście nie oznacza to, że władze PRL jakoś szczególnie respektowały podpisywane przez siebie dokumenty międzynarodowe. Kilka słów o działalności. Prowadzono spotkania samokształceniowe, akcje ulotkowe, udzielano praktycznych porad prawnych i zawodowych, co zresztą budowało duże zaufanie wśród robotników. Ważnym przejawem działalności wolnych związków zawodowych było organizowanie niezależnych manifestacji rocznicowych. Manifestacji rocznicowych w kontekście grudnia 70 roku. Pierwsze obchody w ograniczonym jeszcze zasięgu miały miejsce w 77, dopiero rok później. To WZZ już po powstaniu był ich głównym organizatorem. Zresztą wypada zaznaczyć, że drugi numer Robotnika Wybrzeża w całości był poświęcony właśnie obchodom tej rocznicy. Z kolei 18 grudnia 79 roku w kolejnych niezależnych uroczystościach pod bramą stoczni numer 2, pod bramą numer 2 Stoczni Gdańskiej imienia Lenina uczestniczyło już szacuje się, około 4000 osób. Miesiąc później w niewyjaśnionych okolicznościach ginie niespełna 20-letni Tadeusz Szczepański, który był jedną z osób przygotowujących te obchody. Jego zmasakrowane zwłoki wyłowiono z Mutławy dopiero w połowie marca 80 roku. Zresztą panuje przekonanie, że za jego śmiercią stali funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa. Oczywiście tego wciąż nie wiemy. Środowiska nie udało się jednak zastraszyć. To właśnie dzięki zaangażowaniu działaczy wolnych związków zawodowych 14 sierpnia 1980 roku rozpoczął się strajk w Stoczni Gdańskiej. Bezpośrednią przyczyną organizacji tego strajku było zwolnienie z pracy Anny Walentynowicz 5 miesięcy przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Plan strajku opracował Bogdan Borusewicz, a inicjatorami na terenie stoczni byli Borowczak, Felski, Prądzyński. Do protestu przyłączyła się dość szybko niemal cała załoga stoczni. Na czele strajku stanął Lech Wałęsa, liderem strajku w stoczni imienia Komuny Paryskiej. W Gdyni był Andrzej Kołodziej, w Elmorze Andrzej Gwiazda, czyli wszyscy oni, jak pamiętamy, to są po prostu działacze WZZ-ów. Do protestów przyłączyły się kolejne zakłady pracy, a 31 sierpnia w wyniku negocjacji ze stroną rządową podpisano porozumienia, na mocy których uzyskano zgodę na powołanie niezależnego samorządnego związku zawodowego. Utworzenie Solidarności, już jak Państwo pewnie wiedzą, okazało się punktem zwrotnym w najnowszej historii Polski. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Piotrze, pytania może, proszę Państwa, zrobimy na końcu. Jeszcze sekundę, bo coś mi tutaj nie działa. Jakub, możesz? Wiesz, jak to przełączyć? Widzisz. O, dzięki. Dobrze, proszę Państwa, ja opowiem króciutko o myśli politycznej Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża.
Tutaj Piotr pewne rzeczy już zainicjował, wspomniał o pełnych rzeczach, ja je troszkę rozwinę. Jaki będzie plan mojego wystąpienia? Po pierwsze, króciutko chciałbym powiedzieć o tym, co to jest myśl polityczna, no bo jakby mówiąc o myśli politycznej organizacji, warto zdefiniować, co to tak naprawdę jest. Po drugie, chciałem się zastanowić, po co w ogóle zajmować się myślą polityczną wolnych związków zawodowych. Następnie krytyka PRL, sposób zmiany rzeczywistości, jaką członkowie WZZ mieli wizję przyszłości, do jakich tradycji się odwoływali, no i krótkie podsumowanie. Jeżeli chodzi o myśl polityczną, no to w literaturze, proszę Państwa, mamy problem z tym, żeby tą myśl polityczną zdefiniować. Tutaj profesor Chrzanowski kiwa głową, bo wykłada myśl polityczną u nas w Instytucie, więc wie, z czym to się je. No jest problem, to znaczy, jeżeli weźmiemy sobie książkę, podręcznik myśli politycznych czy doktryn, no to każdy badacz definiuje te rzeczy inaczej, trochę inaczej, całkiem inaczej. No w każdym razie nie jest to równorzędne. Druga rzecz, że pojęcie myśli politycznej zachodzi też znaczeniowo na pojęcie ideologii, czy doktryny politycznej, czy programów politycznych. W związku z tym to się troszkę miesza. Jak ja, proszę Państwa, będę traktował myśl polityczną? Jako pewne podłoże ideowe, pewne spojrzenie na rzeczywistość polityczną dotyczące zarówno osób, ale również organizacji. Co jest, proszę Państwa, ważne moim zdaniem przy myśli politycznej, że ona jest bardziej otwarta od ideologii na przykład. Ideologie są w jakiś sposób zamknięte. One mieszczą się w pewnych kryteriach. Mówimy o socjalizmie, faszyzmie, komunizmie. Myśl polityczna nie musi być zawsze ideologiczna. To znaczy, tak jak w przypadku WZZ-ów, nie powiemy, że to byli socjaliści, konserwatyści, liberałowie, tak? Tu nie ma jakby ostatecznych odpowiedzi. Proszę Państwa, co chciałbym wyodrębnić w myśli politycznej wolnych związków zawodowych? Takie trzy elementy, które pojawiają się przy badaniu myśli politycznej no, u wielu badaczy, i u Heywooda, i u Brzechczyna. Te pojęcia gdzieś tam są definiowane w podobny sposób. Po pierwsze, podejście do rzeczywistości, czyli jak członkowie WZZ opisywali rzeczywistość, z którą się stykali. Po drugie, w jaki sposób tą rzeczywistość chcieli zmienić. I tutaj zwykle w myśli politycznej mieliśmy do czynienia z dwoma sposobami zmiany, albo ewolucyjnej, albo rewolucyjnej. No i wizja przyszłości, czyli jak ten idealny system powinien wyglądać. I na końcu, trochę w oderwaniu od tego, tradycje, do których WZZ-owcy się odwoływali. To jest zabieg, który gdzieś tam można przeprowadzić w takim podziale do bardzo różnych organizacji, w jakiś sposób, oczywiście uproszczony, je porównywać. I proszę Państwa, pytanie, po co zajmować się w ogóle myślą polityczną wolnych związków zawodowych? Na sali mamy wiele osób młodych, bardzo młodych, i teraz po co w ogóle spotkaliśmy się tutaj, żeby rozmawiać o myśli organizacji sprzed kilkudziesięciu lat? Ja się zastanawiałem nad tym, co jakby nam, co Państwu może dać ta refleksja. I po pierwsze, wydaje mi się, że funkcjonujemy w takim pewnym ciągu myślowym w nowoczesnej polityce mniej więcej od XIX wieku, ale pewnych tropów możemy szukać też dalej. Co, proszę Państwa, w tym ciągu, w tych tropach myślowych jest? Na przykład kwestia stosunku wobec Rosji, wobec Niemiec, czy szerzej wschodu i zachodu, wobec powstań, wobec insurekcji. I proszę zauważyć, że te problemy, które się pojawiały w XIX wieku,
One oczywiście w zmienionej formie, ale pojawiają się też dzisiaj, tak? Pojawiały się przez dużą część XX wieku. Po drugie, proszę Państwa, wartości, które reprezentowali WZZ-owcy, one mi się wydają do tej pory aktualne, zaczynając od wolności, równości, podziału środków w społeczeństwie. To również dzisiaj gdzieś tam mamy. No i trzeci element, czyli uczestnicy wolnych związków zawodowych. Tutaj Piotr wspominał o tym, że z WZZ-u wywodziło się dwóch prezydentów trzeciej RP. Ja jeszcze jako ciekawostkę powiem, że dwóch prezydentów trzeciej RP wywodziło się też z Uniwersytetu Gdańskiego, w którym tutaj dzisiaj jesteśmy. I proszę Państwa, w związku z tym oni mieli no duży wpływ na to, jak ta trzecia RP wygląda, tak? Członkowie czy działacze, no członkowie, bo nie było członkostwa WZZ-u, ale działacze WZZ-ów mieli duży wpływ na to, jak ta trzecia RP wygląda. Oczywiście no to był dosyć krótki epizod, no ale epizod, który no mógł wpływać na ich światopogląd, na ich spojrzenie, na pewne myśli, które później formułowali. I proszę Państwa, przechodząc do tego oglądu rzeczywistości, jaki był udziałem wolnych związków zawodowych, no to przede wszystkim mieliśmy do czynienia z krytyką PRL czy systemu PRL, który można jakby wskazać w kilku wątkach, w kilku elementach. Przede wszystkim w braku autentycznej reprezentacji społecznej, jeżeli chodzi o ruch związkowy. No ale nie tylko, jeżeli chodzi o ruch związkowy, również o partie, tak, członkowie WZZ czy działacze WZZ wskazywali na to, że ten ruch związkowy wolny, ruch polityczny został tak naprawdę po 1945 roku w Polsce zlikwidowany, został zmonopolizowany, no i nie ma autentycznej reprezentacji interesów społecznych w Polsce. Mieliśmy, proszę Państwa, również krytykę PRL, jeżeli chodzi o podstawowe prawa pracownicze. To jest coś, co, proszę Państwa, jest bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o WZZ. WZZ-owcy odnosili się do takich bardzo podstawowych kwestii. To znaczy, to nie były programy, jak na przykład, nie wiem, u Antoniego Macierewicza w czasach Komitetu Obrony Robotników, pięcioprzymiotnikowe wybory, rewolucja, ruch oporu i konspira. Tu nie ma takich szerokich haseł, tak? Tu mamy bardzo podstawowe kwestie, takie jak zapylenie w stoczniach, jak niska jakość, niewielki dostęp do służby zdrowia, choroby zawodowe, podwyżki czynszów. Tak to wszystko się pojawia w robotniku Wybrzeża. Ale proszę Państwa, wychodząc od tych bardzo prostych rzeczy, podstawowych, związanych właśnie z prawem pracy, WZZ-owcy dochodzą do dużo bardziej radykalnych diagnoz. Tutaj mamy fragment artykułu Andrzeja Gwiazdy z Robotnika Wybrzeża i proszę spojrzeć, w jaki sposób on określa system PRL. To jest określone takim moim zdaniem najbardziej radykalne, pejoratywne, nacechowane emocjonalnie określenia. Tak? To, no to jest system tak naprawdę, takie spojrzenie na system rozkładu totalnego tego, co w PRL się dzieje. Dochodzi do tego degeneracja ruchu spółdzielczego, czyli coś, co no, funkcjonowało w Polsce dobrze, choćby w dwudziestoleciu międzywojennym, po 1945 roku ruch spółdzielczy, podobnie jak związki zawodowe, został zawłaszczony przez państwo. To, co się też, znaczy to, co wybrzmiewa również dosyć silnie, to zdegenerowany system wyborczy, z jakim mamy do czynienia w PRL. System wyborczy, który nie pozwala tak naprawdę na wybór niezależnych, samodzielnych kandydatów. Też autorzy opisują to dosyć obrazowo. Ja myślę, że ten obrazowy język jest też dosyć ciekawy, jeżeli chodzi o WZZ-y.
I proszę Państwa, do czego prowadzi ten system wyborczy zdegenerowany? No do takiego rozbicia, podziału na dwie grupy. Jest z jednej strony władza, z drugiej jest reszta społeczeństwa. Tak? Społeczeństwo nie ma wpływu na wybór, w związku z tym oddala się tak naprawdę od władzy. No i trudno już tutaj jakby szukać szerszego pola porozumienia. Proszę Państwa, w jaki sposób zmiany, w jaki sposób tą rzeczywistość chcieli zmienić członkowie wolnych związków zawodowych? Ano przede wszystkim szukali pola szerokiej demokratyzacji, ale również samoorganizacji i tworzenia instytucji społecznych. No i tu mamy, nie wiem czy inspirację, czy zgodność z tym, o czym mówił choćby Jacek Kuroń w Komitecie Obrony Robotników, czyli zamiast palić komitety, zakładajmy własne, co z kolei jest, i tu też taki trop oczywiście z historii myśli politycznej, nawiązaniem choćby do Edwarda Abramowskiego, który na przełomie XIX-XX wieku mówił o zmowie powszechnej przeciw państwu zaborczemu. No i takie prostsze elementy, które dotyczą również wyborów, to znaczy członkowie WZZ-u czy działacze WZZ-u wskazywali na konieczność odzyskania kontroli nad procesem wyborczym na dwa sposoby. To znaczy przede wszystkim na podstawie przejmowania takich mniej istotnych, mniej monopolizowanych przez państwo gremiów, jak na przykład związków zawodowych na podstawowym, zakładowym poziomie, samorządów uczniowskich, więc wymieniają cały szereg tych organizacji, ale również zmianę ordynacji wyborczej w trzech elementach, które tu Państwo widzicie. No i to miało oczywiście doprowadzić ostatecznie do zmiany. Tu też mamy trochę, jak się wydaje, wpływ Jacka Kuronia, który podobnie opisywał pewne elementy, to znaczy wpływ. Być może nie był to wpływ jednokierunkowy, ale na pewno mamy podobieństwo. I wizja przyszłości, proszę Państwa, czyli ostatni element. I tutaj jest generalnie najmniej informacji, jeżeli chodzi o robotnika Wybrzeża. No mamy niewiele informacji, ta wizja nie jest jakoś szczególnie szeroko rozpisana. No to też jest problem, który myślę wynika z tego, że na przykład działacze KOR-u więcej pisali. Tam mieliśmy pisma Kuronia, pisma Michnika, artykuły. Jeżeli chodzi o WZZ-y, działacze jakby zdecydowanie mniej pisali i ta wizja jest w mniejszym stopniu zarysowana. No ale mamy tu co najmniej dwa elementy, czyli 8-godzinny dzień pracy przy odpowiednich zarobkach, no i po drugie odsunięcie PZPR-u od władzy. To jest coś, co gdzieś tam wybrzmiewa w myśli WZZ-ów. I proszę Państwa, tradycje, to o czym Piotr już też tutaj trochę mówił. Po pierwsze mamy tradycje związane z socjalizmem patriotycznym, z PPS-em, z Józefem Piłsudskim. To co wybrzmiewa, mówił o tym Andrzej Gwiazda, ale z kolei Andrzej Kołodziej mówił, że żeby tutaj tego jakby jakiegoś jednoznacznego ideologicznego osadzenia nie szukać. To w każdym razie mamy robotnika Wybrzeża, który odwołuje się do robotnika PPS-u i do robotnika Komitetu Obrony Robotników, więc tutaj wydaje się jest pewne nawiązanie do tradycji. A po drugie, proszę Państwa, to co mi się rzuciło w oczy, to nawiązanie do grudnia 70 i to, jakie znaczenie miał grudzień 70 dla WZZ-ów. Do tego stopnia, o tym też Piotr mówił, że wydaje się, że wokół grudnia 70 i upamiętnienia rocznic tworzył się cały ruch społeczny, tak? I on zaczynał się od niewielkiej grupy, czy liczby osób, a kończyło się na kilku tysiącach, więc to wydaje się jako taki drugi element.
I co jeszcze, proszę Państwa, nasunęło mi się, kiedy czytałem artykuły z Robotnika Wybrzeża, z innych źródeł, to, że mamy do czynienia z pewną aktualnością myśli politycznej. Po pierwsze w zakresie praw pracowniczych, które no do dzisiaj bardzo często są łamane. Po drugie w zakresie ekologii, to też się pojawia w Robotniku Wybrzeża, kwestia między innymi zanieczyszczenia Zatoki Gdańskiej. No i trzeci element, płacy adekwatnej do wkładu pracy. To też gdzieś się w tym nurcie takim powiedzmy bardziej lewicowym czy egalitarnym w Polsce dosyć często pojawia. I na koniec, proszę Państwa, takie elementy, które wydają mi się najistotniejsze, jeżeli chodzi o analizę myśli WZZ. Po pierwsze, radykalny antykomunizm, czy może antysystemowość względem PRL-u, taki jaki wtedy był. Po drugie, podejmowanie realnych problemów pracowniczych, wychodzenie od tych realnych problemów pracowniczych jako tego, czym się powinna organizacja zajmować. Po trzecie, wizja robotników jako siły sprawczej. Nam dzisiaj no ci robotnicy nie do końca pasują, w tym sensie, że nie rozumiemy jakby tego, co się działo kilkadziesiąt lat temu, no bo dzisiaj właściwie w Polsce, na świecie czy w Europie nie ma klasy robotniczej, jaką była kiedyś. Ale wówczas ta klasa robotnicza, robotnicy stanowili dużą część społeczeństwa i bez robotników właściwie nie wyobrażano sobie zmiany. Robotnicy, kwestia robotnicza pojawia się w myśli KOR-u na przykład, no ale też WZZ-ów, co jest ważne, WZZ-owcy wychodzili jakby od środka. KOR, czyli Komitet Obrony Robotników, no już wskazuje pewną kwestię zewnętrzności, tak, wobec robotników. WZZ-y to raczej kwestia wewnętrzna. No i zmiany poprzez demokratyzację, budowę niezależnych instytucji. No dobrze, bardzo dziękuję i zapraszam Piotra. Moje wystąpienie będzie poświęcone osobie Andrzeja Gwiazdy, której z drugiej strony nie sposób omawiać bez osoby jego żony, Joanny Dudy Gwiazdy, gdyż praktycznie przez cały okres swojej działalności opozycyjnej podejmowali wszystkie decyzje wspólnie, więc niejako mówiąc o Andrzeju Gwieździe, automatycznie mówimy zawsze też o jego żonie. Co jest istotne w kontekście Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, to przede wszystkim to, że Andrzej Gwiazda był tak naprawdę jedynym stałym członkiem Komitetu Założycielskiego Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. Pozostali członkowie tego gremium zmieniali się. Dla przykładu na początku był to Krzysztof Wyszkowski i Antoni Sokołowski. Sokołowski pod wpływem presji Służby Bezpieczeństwa wycofał się z WZZ-ów i tak publicznie zrezygnował z działalności. Natomiast Wyszkowski jeszcze w 1978 roku odszedł z kierownictwa WZZ-ów. I właściwie od tego czasu Andrzej Gwiazda był jedynym stałym członkiem Komitetu Założycielskiego WZZ-ów. Ale zanim przejdę do jego roli w powstaniu Wolnych Związków, warto zwrócić uwagę na jego biogram, gdyż każda w zasadzie postać historyczna, która działa w danych okolicznościach, jest kształtowana przez swój życiorys, w dużej mierze także przez dzieciństwo. Andrzej Gwiazda urodził się w Pińczowie w środkowej Polsce w 1935 roku i jak chociażby z tego wynika, jako małe dziecko był on świadkiem II wojny światowej. Jego ojciec służył w flotylii pińskiej, został
wzięty do niewoli przez Niemców i praktycznie cały okres wojny spędził w Oflagu. Natomiast kilkuletni Andrzej Gwiazda razem z matką i babką dostali się do niewoli sowieckiej i zostali wysłani deportowani do Kazachstanu. I niewątpliwie to doświadczenie pobytu w Rosji sowieckiej ukształtowało charakter Andrzeja Gwiazdy. Chciałbym tu zwrócić uwagę na dwa fakty. Rzeczywiście, tak jak to już zostało powiedziane, Andrzej Gwiazda był radykalnym antykomunistą, krytykiem władz sowieckich, ale jednocześnie nie był on nigdy wrogiem narodu rosyjskiego, czy też narodów Związku Sowieckiego. Wielokrotnie to podkreślał, sam miałem okazję go o to pytać i podkreślał na przykład to, że gdyby nie pomoc zwykłych Rosjan w miejscu zesłania, to on i jego najbliżsi zginęliby z głodu. To myślę, że warto o tym pamiętać, że Andrzej Gwiazda nie potępiał wszystkiego i wszystkich, którzy byli zza wschodniej granicy, wyraźnie odróżniał władze sowieckie od zwykłych obywateli. Andrzej Gwiazda wrócił do Polski w roku 1946, a więc no, po kilku latach nieobecności i w tym momencie, jak sam wspominał, mówił doskonale po rosyjsku, nierzadko bez akcentu, a no, języka polskiego, literackiego musiał się jednak uczyć. Ta rozłąka z ojczyzną w pewnym sensie też przedłużyła jego edukację. Oprócz tego już w latach 50. dawał się poznać jako taki ostry krytyk komunizmu. I tutaj miał tą przewagę nad tymi ludźmi, którzy nie doświadczyli realiów sowieckich wcześniej, przed 1945 roku. On wielokrotnie tłumaczył starszym od siebie ludziom, że ten nowy ustrój, który jest kopią ustroju Związku Sowieckiego, jest zły i niewydolny. W latach 40-50 jeszcze sporo osób w Polsce miało jednak nadzieję, że będzie inaczej. Andrzej Gwiazda tych złudzeń nie posiadał. I to z pewnością wpłynęło na to, że od początku był on w kontrze do oficjalnej ideologii. Początkowo mieszkał na Górnym Śląsku, jednakże już krótko później znalazł się w Gdańsku od 1948 roku. W latach 50. rozpoczął studia na Politechnice Gdańskiej. Ostatecznie studia ukończył w latach 60. W roku 1966 z wykształcenia był elektronikiem. W okresie studenckim poznał też swoją żonę Joannę Dudę, z którą na początku lat 60. się pobrali. I można powiedzieć, że od tego momentu tworzyli taki dwuosobowy oddział opozycyjny w Trójmieście. Przy czym warto podkreślić, że pani Joanna w okresie lat 60. należała do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Także też koleje losów wielu opozycjonistów nie były często takie jednoznaczne, jak to dzisiaj się może wydawać. Myślę, że to jest interesujący temat do rozważań i zastanowienia się nad procesem dojrzewania do opozycji w okresie PRL-u. Zarówno marzec 68, jak i grudzień 70 to były takie mocne impulsy dla państwa Gwiazdów, aby w jakiś sposób zaprotestować, ale tak naprawdę ich rola jako aktywnych opozycjonistów rozpoczęła się w latach 70. po utworzeniu Komitetu Obrony Robotników. Tu warto powiedzieć, że oprócz opozycji byli oni zapalonymi podróżnikami, należeli do Klubu Wysokogórskiego. To się bardzo często przewija w biografiach opozycjonistów w PRL. Często wspominają oni, że to poczucie takiej niezależności związane z wycieczkami wysokogórskimi
pozwalało im również z dystansem spojrzeć na realia ich życia, sytuacji w kraju. I ten wątek jest na pewno również bardzo istotny. Co więcej, no, wyprawy górskie wymagają zarówno silnego ciała, jak i charakteru. Także w ten sposób rzeczywiście można było się kształtować jako człowieka po prostu silnego, zarówno duchem, jak i ciałem. I z pewnością gwiazdowie w tamtych latach byli zarówno bezkompromisowymi opozycjonistami, jak i sportowcami. To jest też ciekawe, gdyż ich włączenie się w działalność opozycyjną nastąpiło tuż po powstaniu Komitetu Obrony Robotników. Komitet powstał we wrześniu 1976 roku, a już w listopadzie 1976 roku gwiazdowie napisali taki list do Sejmu PRL, w którym wyrażali swoje poparcie dla działalności Komitetu Obrony Robotników. To było ważne, gdyż w tamtym czasie, no, można powiedzieć, jednostki wspierały tego typu inicjatywy opozycyjne. Gwiazdowie poważnie liczyli się z tym, że wkrótce trafią do więzienia. Ostatecznie tak się nie stało. Po roku 76 zaczęły powstawać w całym kraju kolejne organizacje opozycyjne. Tak jak to już wspominano, więc nie będę powtarzał. Natomiast powstanie Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża nie było inicjatywą Andrzeja Gwiazdy. Tak naprawdę była to kopia pomysłu katowickiego Kazimierza Świtonia, z tym, że w Katowicach ten projekt się nie udał. Ci działacze zostali bardzo szybko poddani inwigilacji przez Służbę Bezpieczeństwa i ich wpływ na robotników był praktycznie zerowy. To też wynikało w dużej mierze z tego, że nie mieli oni dojść do dużych zakładów pracy. Proszę zwrócić uwagę, że zarówno Andrzej Gwiazda, jak i jego żona byli inżynierami, a więc ludźmi z wyższym wykształceniem, nie byli klasycznymi robotnikami. A więc też siłą rzeczy zaufanie takich zwykłych robotników do nich było mniejsze. To jest w ogóle, to był problem ówczesnej opozycji w PRL, gdyż te organizacje były zwykle tworzone przez inteligentów, intelektualistów, którzy tworzyli interesujące koncepcje, natomiast nie potrafili znaleźć wspólnego języka z prostymi robotnikami. Gwiazdowie dzięki temu, że mieli możliwość pracy z robotnikami, potrafili się z nimi porozumieć i właśnie siła WZZ-ów polegała na tym, że znaleźli się tu ludzie, którzy po pierwsze potrafili rozmawiać ze zwykłymi robotnikami, a po drugie też byli zwykłymi robotnikami, jak chociażby Lech Wałęsa. Widać więc wyraźnie, że WZZ-y się różniły i doświadczenie grudnia 70 z całą pewnością spajało tą organizacją. Jeśli spojrzymy na to, czym w tym momencie zajmowali się państwo gwiazdowie, no to oni tego nie ukrywają, że WZZ to nie była jakaś ambitna działalność opozycyjna. W rzeczywistości ta organizacja walczyła o prawa zwykłych pracowników. I paradoksem było to, że owi robotnicy, gdyż spotkali się raz, drugi z działaczami WZZ-ów, otrzymywali od nich bardzo takie profesjonalne porady prawne. Tym między innymi zajmował się Lech Kaczyński, również działający w WZZ-ach. I po tym, jak robotnicy mogli się przekonać, że te porady są pomocne, obdarzali tych ludzi coraz większym zaufaniem. Więc ta działalność była niejako odwrotna od działalności takich organizacji jak Konfederacja Polski Niepodległej czy Ruch Młodej Polski, gdzie tam mówiono o koncepcjach politycznych, geopolitycznych. Tutaj natomiast była taka mozolna praca u podstaw. Jak to powiedział swego czasu Andrzej Gwiazda, myśmy walczyli o to, czy robotnicy mają rękawice ochronne i czy w bufetach jest kaszanka. To dzisiaj może się wydawać wręcz zabawne, ale w tamtych realiach to były prawdziwe, autentyczne problemy zwykłych ludzi pracy w Polsce. I bez wątpienia Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża wpłynęły na sierpień 80. To nie przypadek, że właśnie pierwszy z 21 postulatów to postulat utworzenia wolnych związków zawodowych. Oczywiście nie chciałbym też
przeceniać znaczenia tak nielicznej organizacji. W porywach to było może 30-40 osób, przy czym nie wszyscy byli takimi aktywnymi członkami, niektórzy bardziej współpracownikami, sympatykami, ale pozostaje faktem to, że ten program Wolnych Związków Zawodowych został w dużej mierze urzeczywistniony przez powstałą w 1980 roku Solidarność. I to jest największy chyba życiowy sukces Andrzeja i Joanny Gwiazdów, gdyż okazało się, że ta zaledwie dwuletnia działalność w WZZ tak zaowocowała czymś tak niesamowitym. W tym miejscu warto powiedzieć, że WZZ-y i Solidarność niejako już u swojego zarania znajdowały naśladowników także na wschód od Polski. Jesienią 1978 roku w Rosji, w Związku Sowieckim, powstało takie analogiczne stowarzyszenie o nazwie SMOT, które też miało niejako podobne postulaty, z tym, że tam to się nie udało, stopień represji był dużo silniejszy, część działaczy tej organizacji zsyłano do łagrów, część do lecznic psychiatrycznych, co było w owym czasie w Związku Sowieckim dość częstą praktyką. I tutaj widzimy na tym przykładzie, że jednak realia Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej były znacznie łagodniejsze. A więc po pierwsze mieliśmy odwagę tych ludzi, którzy dali przykład. Po drugie jednak okoliczności towarzyszące ich działalności były znacznie bardziej sprzyjające niż chociażby w sowieckiej Rosji, czy w NRD, Czechosłowacji. Widzimy więc, że nie ważne jest tylko to, aby mieć dobry pomysł, ale również trzeba mieć sprzyjające okoliczności. I tutaj pozwolę sobie zacytować Joannę Gwiazdę, która już jakby z perspektywy kilku lat, wspominając działalność w WZZ-ach, powiedziała następująco. To, że nie tylko przetrwaliśmy, ale nasza działalność się rozwijała, można zależnie od światopoglądu uważać za cud lub dowód na to, że słusznej idei metodami policyjnymi zwalczyć się nie da. Widzimy więc wyraźnie, że działacze WZZ-ów mieli tą świadomość, że w pewnym sensie wstrzelili się w dobry czas i w odpowiedni nastrój społeczny, bo tak jak już wspominałem, w Katowicach ta inicjatywa się nie powiodła, również w Szczecinie to za dobrze nie wyszło. Praktycznie tylko Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża okazały się największym sukcesem. Jakby nie chcę też przedłużać mojego wystąpienia, więc może chciałbym zakończyć w ten sposób, że jeśli spojrzymy na powstanie Solidarności i w ogóle na strajki sierpniowe, to uderzające jest to, że wszędzie ważną rolę odgrywali członkowie Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. Przewodniczącym Solidarności został Lech Wałęsa, należący do WZZ-ów. Jego zastępcą został Andrzej Gwiazda. Strajk w Stoczni Gdańskiej obmyślił Bogdan Borusewicz, który też działał w WZZ-ach. Jednocześnie sam protest zainicjowało trzech młodych działaczy, współpracowników WZZ-ów ze Stoczni Gdańskiej. Również na czele strajku w Stoczni Komuny Paryskiej stanął działacz WZZ-ów Andrzej Kołodziej. To są przykłady bardzo znamienne i pokazujące najlepiej chyba to, że tak niewielka organizacja zdołała osiągnąć tak wiele w tak krótkim czasie. To, że później losy tych osób potoczyły się bardzo różnie, nierzadko są oni obecnie skłóceni, nie zmienia faktu, że w latach 70. i przynajmniej na początku lat 80. potrafili bardzo dobrze ze sobą współpracować i stworzyć podwaliny pod powstanie największego w bloku sowieckim, niezależnego od władz komunistycznych, związku zawodowego, jakim była Solidarność. Dziękuję bardzo, na tym chciałbym skończyć. Proszę Państwa, mamy jeszcze chwilkę na serię pytań. Kto z Państwa chciałby zadać pytanie któremuś z prelegentów? Może podzielić się jakąś uwagą?
No dobrze, proszę Państwa, skoro nie ma pytań, to bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za dosyć liczną obecność. No i mam nadzieję, że w przyszłości być może jeszcze do podobnych inicjatyw dojdzie. Jeżeli ktoś z Państwa, jeszcze jest kwestia organizacyjna, zainteresowany zwiedzaniem kampusu, nie mówię tu o naszych studentach oczywiście, to bardzo proszę o informację tutaj na dole do nas podejść, a my wyjaśnimy co i jak. Dziękuję Państwu bardzo. Do widzenia.